Witajcie, moi drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku naszego podcastu Błędy w Coachingu. Dziś chciałem podjąć temat, który ma ogromne znaczenie w naszej komunikacji coachingowej, jak również dla naszej komunikacji codziennej. Nazwałem ten temat takim hasłem: słowa leczą, słowa kaleczą. W pierwszym odcinku, czyli dzisiaj chciałbym, żebyśmy wzięli sobie na warsztat takie dwa ciekawe słowa, których używamy, mianowicie nie i ale. W drugim odcinku zajmiemy się słowami spróbuję, oraz takimi pokrewnymi do tego zwrotu, czyli pomyślę, zastanowię się. Oraz na koniec oddzielnie w trzecim odcinku przyjrzymy się, co nam robi słowo muszę. No właśnie, nie pakuję tych wszystkich słów do jednego odcinka, ponieważ zależy mi, żebyście mogli uporządkować sobie wiedzę i utrwalać ją w odpowiednich dawkach, żeby nie było tego za dużo, a żeby można było ją odpowiednio przyswajać. Przygotowałem też dla Was w tym odcinku odpowiednie ściągawki w formie takiego one page'a w PDF do pobrania. Na końcu podam odpowiedni adres, pod którym będzie można sobie je ściągać. Podczas tych odcinków będziemy szlifować sobie następujące kompetencje coachingowe. Obecność w coachingu przypomnę, co oznacza, coach zachowuje pełną świadomość i jest w pełni obecny przy kliencie, przyjmując otwarty, elastyczny, ugruntowany oraz pewny siebie styl coachingu. Druga kompetencja to aktywne słuchanie. Coach potrafi się całkowicie skupić na tym, co mówi, a czego. Nie mówi klient, aby zrozumieć w pełni znaczenie jego słów, biorąc pod uwagę oczywiście systemy kontekstowe klienta i po to, aby wspierać go w wyrażaniu tego, co ma na myśli. I trzecia kompetencja to kompetencja zwiększania świadomości. Coach ułatwia klientowi dokonywanie wglądu w siebie oraz wspiera proces uczenia się, korzystając z narzędzi i technik obejmujących mocne pytania, ciszę, metaforę i analogię. Moi drodzy, przygotujcie się na fascynującą podróż przez zakamarki ludzkiej psychiki, aby zrozumieć jak słowa, które wypowiadamy i słyszymy wpływają na nasze życie. Zapraszam. Jeśli mnie nie znasz, pozwól, że się przedstawię. Jestem akredytowanym mentorem i coachem IMCC na poziomie... Praktyk, asesorem, wykładowcą akademickim i współwłaścicielem firmy szkoleniowej Norman Bennett. Jestem też autorem książki, jakich błędów unikać podczas sesji coachingu, czyli przewodnik na ścieżce coacha. Na co dzień uczę zawodu coacha w Akademii Norman Bennett, na studiach podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego i Szkole Głównej Handlowej. Ten kanał dotyczy tego, jak być odpowiedzialnym coachem. I skutecznie zarządzać procesem coachingowym oraz jak unikać najczęstszych błędów w czasie sesji coachingu. Jeśli kanał ci się spodoba, proszę zasubskrybuj go na YouTube. Ok, to w takim razie zaczynamy. Skoro kompetencja, zwiększanie świadomości obejmuje również używanie metafor i analogii, to pozwólcie, że dzisiejszy odcinek właśnie zacznę od opowieści. W pewnej małej wsi mieszkał stary mędrzec, któremu ludzie z okolicy przynosili swoje troski i zmartwienia, w nadziei na radę lub pocieszenie. Jego mądrość była znana i ceniona przez wielu. Pewnego dnia do jego chatki przyszedł młody chłopak z płaczem w oczach. Kiedyś w gniewie powiedział swojej przyjaciółce coś, czego później bardzo żałował. Słowa wyrządzone w gniewie sprawiły, że ich przyjaźń zakończyła się. Chłopak poprosił mędrca o radę, jak naprawić swój błąd. Mędrzec poprosił chłopaka o poduszkę z piórami i kazał mu ją rozerwać na wietrze gdzieś na wzgórzu. Chłopak zrobił, jak mu kazano, później wrócił do mędrca. Teraz mędrzec powiedział. Aby naprawić to, co zrobiłeś, musisz teraz wszystkie te pióra pozbierać z powrotem. Chłopak odpowiedział: Przecież to niemożliwe. Wiatr porozwiewał je w każdym kierunku. Mędrzec skinął głową i powiedział: Dokładnie tak samo jest ze słowami, które wypuścisz z ust. Raz wypowiedziane, trudno odzyskać. Słowa mogą leczyć. Ale mogą też głęboko ranić. Pamiętaj o tym zawsze, zanim sięgniesz po nie w gniewie. Chłopak zrozumiał przekaz mędrca i postanowił od tej pory bardziej uważać na to, co mówi. Weźcie sobie z tej historii trochę, nic albo wszystko. Wszyscy znamy to uczucie, gdy ktoś do nas mówi coś budującego, czujemy się lepiej, podniesieni na duchu. Ale równie dobrze wiemy, jak jest, gdy słyszymy coś raniącego. Ból jest równie realny, choć fizycznie nic nas nie dotknęło. Dokładnie. Słowa mają niesamowitą moc. Mogą być źródłem inspiracji, dawać nam motywację do działania, ale też mogą zniszczyć naszą samoocenę i poczucie wartości. W wielu badaniach psychologicznych dowiedziono, że pozytywne słowa mogą przyspieszać proces leczenia, podczas gdy negatywne komentarze mogą pogorszyć stan zdrowia psychicznego. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest? Dlaczego słowa mają taki potężny wpływ na nasze samopoczucie? To związane jest z tym, jak działa ludzki mózg przetwarzając informacje. Słowa, które słyszymy, nie są po prostu dźwiękami, są interpretowane przez nasz mózg i przekształcane w emocje, myśli i obrazy. Dlatego też słowa pełne wsparcia i miłości mogą dawać nam uczucie ciepła i bezpieczeństwa, podczas gdy słowa pełne gniewu i agresji mogą wywołać lęk i stres. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nasze słowa wpływają na innych. Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje? No cóż, żyjemy w szybkim świecie. Często komunikujemy się w pośpiechu, nie zastanawiając się nad tym, co mówimy. Ale musimy zacząć być bardziej świadomi tego, jakie konsekwencje niosą za sobą nasze słowa. Jeśli miałbym dać Wam jedną radę, to na wstępie powiedziałbym trzy sita. No, i tu znowu ciśnie się na usta metafora, którą pewnie znacie i która pasuje tutaj idealnie, właśnie w tym miejscu. A jest to opowieść dydaktyczna, apolog, greckiego filozofa Sokratesa. Trzy sita. Któregoś dnia zjawił się u filozofa Sokratesa jakiś człowiek i chciał się z nim podzielić pewną wiadomością. Posłuchaj, Sokratesie, koniecznie muszę ci powiedzieć, jak się zachował twój przyjaciel. Od razu ci przerwę, odrzekł Sokrates i zapytam: Czy pomyślałeś, żeby przesiać to, co masz mi do powiedzenia, przez trzy sita? A ponieważ rozmówca spojrzał na niego z nic nierozumiejącym wzrokiem, Sokrates objaśnił: Otóż Zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co chcemy powiedzieć, przez trzy sita. Przypatrzmy się temu. Pierwsze sito to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, czy to, co masz mi do powiedzenia, jest doskonale zgodne z prawdą? Nie słyszałem, jak o tym mówiono, i. No cóż, sądzę jednak, że. Przynajmniej przesiałeś to przez drugie sito, którym jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest przynajmniej jakąś dobrą rzeczą? Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział: Nie, niestety to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie. Hm, wesknął filozof. Pomimo to przypatrzmy się trzeciemu situ. Czy to, co pragniesz mi powiedzieć, jest pożyteczne? Hm, pożyteczne raczej nie. W takim razie nie mówmy o tym wcale, powiedział Sokrates. Jeżeli to, co pragniesz wyjawić, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, wolę nic o tym nie wiedzieć. A tobie radzę, żebyś o tym zapomniał. Weźcie sobie z tego trochę nic albo wszystko. Podsumowując, zanim coś powiesz, zastanów się, jakie to będzie miało konsekwencje. Czy chcesz, aby Twoje słowa leczyły, czy kaleczyły? Wybór oczywiście należy do Ciebie. Po tym, przy długim wstępie, chciałem Was zapytać, czy są jakieś sformułowania, na które w coachingu. Należy wyjątkowo zwracać uwagę. Oczywiście, że są, jest ich całe mnóstwo, ale dziś chciałbym przyjrzeć się dwóm konkretnym słowom: partykule nie i słowu ale. Każdy z nas doświadcza świata trochę w nieco inny sposób. Nasze słowa, jako narzędzia komunikacji, pełnią kluczową rolę w tym, jak Interpretujemy i reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość. Zadaniem coacha, przypominam, jest pomagać klientom, osiągać ich cele, ale także zarządzać rozmową w sposób, który jest wspierający, umożliwiający rozwój i budujący zaufanie. Dziś przyjrzymy się tym dwóm słowom nie i ale. Nie. Choć proste i zwięzłe nie jest słowem, które często może być postrzegano jako zbyt kategoryczne i negatywne. Na przykład, zamiast nie sądzę, żebyś mógł to zrobić, lepiej powiedzieć, w jaki sposób widzisz siebie realizującego to zadanie. Ale słowo ale często neguje to, co zostało powiedziane wcześniej, co może podważać uczucia klienta. Zamiast Rozumiem Twoje uczucia, ale może warto by było możemy użyć rozumiem Twoje uczucia i zastanawiam się, czy. No właśnie. Dlaczego to takie ważne, żeby nie pozostawać biernym i reagować na pojawiające się w komunikacji słowa nie i ale? Kiedy słyszysz jedno z tych słów podczas pracy z klientem i nie reagujesz, Pozostawiasz swojego rozmówcę w nieświadomości co do skutków, jakie może wywołać jego wypowiedź. Jak wiesz, mózg nie zna się na żartach, a słowo raz wypowiedziane pozostaje w eterze. Tak jak pióra z poduszki rozrzucone na wietrze, o których opowiadałem w pierwszej opowieści. Najpierw przyjrzymy się dokładnie partykule nie. Czasem zdarza się, że podczas sesji coachingowej słyszysz u klienta sporo komunikatów zaczynających się od słowa nie. Nie ma w tym nic złego. Niektórzy z nas będą używać tego słowa częściej, ani rzadziej, w zależności od tego, jakie metaprogramy dominują w naszym umyśle. Warto jednak zwrócić uwagę na obraz, jaki wytwarzamy, kiedy budujemy zdanie poprzez zaprzeczenie. Nie potrafię być asertywna, nie chcę bać się wystąpień publicznych, nie umiem budować relacji, nie czuję, że jestem wystarczająco konsekwentna. Obraz, jaki powstaje w umyśle, jest wtedy zbudowany na naszym deficycie zamiast na zasobach. Jesteśmy w tak zwanej ramie problemu i dopóki z niej nie wyjdziemy. Będziemy kręcić się w kółko, narzekając i użalając się nad sobą. Coaching zaczyna się w miejscu, w którym chcemy coś zmienić. Mówimy o tak zwanej ramie celu. Czyli droga klientko, czego chcesz w zamian? Pragnę być asertywna. Chcę czuć się pewnie i spokojnie podczas wystąpień publicznych. Potrzebuję umieć budować dobre relacje. Chcę czuć, że jestem bardzo konsekwentna. Tak postawione sformułowania wywołują inne obrazy. Obrazy osoby bogatej w zasoby. Dlatego jeśli usłyszysz u klienta zdanie zbudowane poprzez zaprzeczenie, możesz po prostu powiedzieć, że masz dla niego informację zwrotną i zapytać, czy chciałby ją usłyszeć. Jeśli chce, Wtedy poinformuj go, że w czasie rozmowy użył np. trzykrotnie słowa nie. I spytaj, czy jest świadomy, jakie konotacje niesie za sobą używanie tego słowa. Jeśli nie wie, możesz zatrzymać proces coachingowy i zrobić klientowi krótki wykład, tzw. Tak edukację na ten temat. To może załatwić sprawę. Klienci, gdy zrozumieją, co te słowa wytwarzają w naszym umyśle, zazwyczaj pilnują się i nie nadużywają ich już więcej. Jeśli klient jednak wraca z podobnym słownictwem, warto ponownie zwrócić mu na to uwagę, by utrwalić nabytą wiedzę. Co jeszcze partykuła nie robi klientowi, kiedy właśnie jej używa? I co należy robić, jak reagować, kiedy podczas sesji coachingu klient nadużywa tego słowa? Kiedy podczas sesji coachingowej klient często używa słowa nie, może to wskazywać na kilka rzeczy. Po pierwsze, może to być oznaka oporu, niepewności lub negatywnego stosunku do danej sytuacji czy wyzwania. Używanie słowa nie może również oddziaływać na samo myślenie klienta, kierując go ku bardziej defesywnemu lub ograniczonemu podejściu do problemu. Co słowo nie robi klientowi? Po pierwsze, tworzy barierę. Słowo nie może działać jak bariera w myśleniu klienta, może ograniczać jego zdolność do rozważenia nowych perspektyw i możliwości. Po drugie, sprzyja negatywnemu myśleniu. Częste używanie nie może wpływać na negatywny nastrój i podejście klienta, co z kolei może wpłynąć na jego motywację i gotowość do działania. Po trzecie, Zmniejsza otwartość na feedback. Jeśli klient często odpowiada nie, na sugestie czy pytania może to wskazywać, że jest mniej otwarty na feedback i nowe pomysły. Po czwarte, może wskazywać na opór lub nieśmiałość. Nadmierne używanie nie może być sygnałem, że klient czuje opór wobec pewnych działań, pomysłów czy zmian. Jak reagować, gdy klient nadużywa słowa nie? Po pierwsze, zwróć uwagę na używanie nie. Delikatnie zwróć uwagę klienta na to, jak często używa tego słowa i zapytaj go, co dokładnie oznacza w danym kontekście. Po drugie, zachęć go do refleksji. Poproś klienta o refleksję nad tym, dlaczego często używa nie, czy jest to związane z konkretnymi obawami, przekonaniami czy doświadczeniami. Po trzecie, Zaproponuj alternatywy. Zachęć klienta do myślenia o alternatywnych sposobach wyrażania swoich myśli i uczuć bez używania słowa nie. Po czwarte, zadawaj otwarte pytania. Pomóż klientowi otworzyć się na nowe perspektywy, zadając otwarte pytania, które nie pozwalają na proste odpowiedzi typu tak lub nie. I po piąte, buduj świadomość. Często ludzie używają słowa nie bez pełnej świadomości. Pomoc w zrozumieniu, jak to słowo wpływa na ich myślenie i działanie, może być kluczem do zmiany. W pracy z klientem ważne jest, by pamiętać, że każda osoba jest inna. Dlatego też podejście do klienta nadużywającego słowa nie powinno być przede wszystkim dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i sytuacji. Teraz przyjrzymy się słowu ale. To słowo również pojawia się w rozmowach pomiędzy coachem a klientem. Podobnie jak w przypadku nie, klient często nieświadomie korzysta z konstrukcji gramatycznej wykorzystującej słowo ale. Zadaniem coacha jest wychwycenie tego sformułowania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób oddziałuje ono na rozmówce. Słowo ale jest. Swoistym kasownikiem tego, co zostało wypowiedziane na początku. Oto kilka przykładów. To świetny pomysł, ale nie sprawdzi się w tym przypadku. Bardzo Cię kocham, ale mogłabyś schudnąć. Jego córka jest bardzo inteligentna, ale leniwa. Jak nie trudno zauważyć, ale usuwa część zdania, która znajduje się przed nim. Fragment po ale jest interpretowany przez mózg jako nadrzędny w komunikacji i to on jest ostatecznie zapamiętywany. Podobnie jak w przykładzie z partykułą nie, warto uzmysłowić klientowi działanie tego słowa oraz konsekwencje, jakie ze sobą niesie. Co robić jako coach, kiedy podczas sesji coachingu klient nadużywa słowa ale i co to robi klientowi? Kiedy podczas sesji coachingowej klient często używa słowa ale, może to wskazywać na pewne wewnętrzne opory, obawy lub ambiwalencje. W języku coachingowym słowo ale często działa jako przeszkoda w myśleniu klienta, ponieważ może wskazywać na to, że klient widzi problem lub wyzwanie, które przeszkadza mu w osiągnięciu celu. Co to dokładnie robi klientowi, kiedy używa tego słowa? Co robić? Jak reagować, kiedy podczas sesji coachingu klient nadużywa tego słowa ale? Już omawiamy. Co słowo ale robi klientowi? Po pierwsze, przeszkadza w pozytywnym myśleniu. Słowo ale może skupiać uwagę klienta na barierach lub problemach, zamiast na rozwiązaniach i możliwościach. Po drugie, Zmniejsza motywację. Kiedy klient często mówi ale, może to wpływać na jego motywację do działania. Skupianie się na przeszkodach może sprawić, że klient poczuje się przytłoczony lub wręcz zniechęcony. Po trzecie, wskazuje na wewnętrzne konflikty. Częste używanie ale może wskazywać na to, że klient doświadcza wewnętrznego konfliktu pomiędzy tym, co chce zrobić, a tym, co czuję, że powinien zrobić? Jak w takim razie reagować jako coach, gdy klient nadużywa słowa ale? Po pierwsze, zauważ i nazwij. Kiedy zauważysz, że klient często używa słowa ale, zwróć na to uwagę w sposób neutralny i ciekawy. Możesz powiedzieć coś w stylu: Zauważyłem, że często używasz słowa ale, kiedy mówimy o tym wyzwaniu. Co to dla ciebie dokładnie oznacza? Po drugie, Zaproponuj reframing. Zaproponuj klientowi zastąpienie słowa ale słowem i. To małe zmiany mogą pomóc w skupieniu się na możliwościach zamiast na przeszkodach. Na przykład, chcę schudnąć, ale nie mam czasu na ćwiczenia. Może stać się: chcę schudnąć i szukam sposobu, jak wpleść ćwiczenia w mój harmonogram. Po trzecie, Zachęć klienta do eksploracji. Poproś klienta o zbadanie tego, co stoi za słowem ale, jakie obawy, przekonania lub wartości mogą być związane z tym wyrażeniem. Po czwarte, skup się na rozwiązaniach. Kiedy klient wyraża przeszkodę po słowie ale, zapytaj go, co mógłby zrobić, aby ją pokonać. To może pomóc przekształcić problem w wyzwanie, które można pokonać. I po piąte, buduj świadomość. Pomóż klientowi zrozumieć, jak używanie słowa ale wpływa na jego myślenie i działanie. Wspólna refleksja nad tym, jakie uczucia i przekonania są związane z tym słowem, może pomóc w zrozumieniu i przekształceniu tych wzorców komunikacji. Podsumowując, jako coach, powinieneś być świadomy wpływu języka na myślenie i działanie klienta. Wspieranie klienta w zrozumieniu i przekształceniu jego językowych wzorców może być kluczem do głębszej transformacji i postępu w procesie coachingowym. Podsumowując: słowa mają moc i mogą wpłynąć na to, jak klient postrzega siebie, swoją sytuację i swoje możliwości. Dlatego tak ważne jest, aby coachowie byli świadomi używanych sformułowań i dostosowywali je w taki sposób, aby wspierać i motywować klienta, a nie zniechęcać go czy ograniczać. Moi drodzy, tak jak mówiłem na wstępie, przygotowałem dla was ściągawki na temat używania nie i ale. Są one do pobrania ze strony www.robertlezak.pl/pobierz/nieale. Tu znajdziecie PDF-y właśnie z informacją, co to słowo robi klientowi i jak należy reagować. Dajcie znać pod postem lub na YouTubie, czy taka forma ściągawek Wam odpowiada i czy to jest dla Was użyteczne. Jeśli okaże się, że tak, to być może w każdym odcinku będę udostępniać taką ściągawkę. Pomyślałem sobie, że prócz mojej książki Przewodnik na ścieżce coach, czyli jakich błędów unikać, w czasie sesji coachingu, w której znajdziecie większość tych materiałów, to właśnie taki one-pager przyda się do przypominania sobie o najważniejszych zasadach czy błędach i jakich unikać podczas sesji coachingowej. Na koniec, moi drodzy, chciałbym wspomnieć o superwizjach. Zapraszam Was serdecznie na superwizję do mnie i do Kaliny. W czasie takich spotkań analizujemy różne tematy, z którymi przychodzicie, różne sformułowania, które pojawiają się podczas. Spotkań z Waszymi klientami i uczymy się, jakie mogą mieć one konsekwencje dla klienta no i oczywiście dla skuteczności procesu coachingowego. Dlatego warto w nich uczestniczyć, żeby wciąż i wciąż uczyć się i szlifować swój warsztat profesjonalnego coacha. Zapraszam Was w takim razie na superwizję do mnie i do Kaliny. Wszystkie informacje znajdziecie. Na stronie, która zbiera wszystkie informacje o coachingu, czyli www.wszystkookoachingu.pl. Przy okazji zapraszam na naszą już 17. wyprawę Coaching Travel. Tym razem jedziemy do Egiptu, do Marsa Alam w listopadzie tego roku, kiedy tu w Polsce jest zimno, a tam ciepło i słonecznie. Będziemy poznawać techniki antystresowe i uwalniać nagromadzone niepotrzebne emocje. Więcej informacji znajdziecie na www.coachingtravel.pl. W następnym odcinku zajmiemy się słowem: Spróbuję. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że ten materiał przypadł Ci do gustu. Jeśli się spodobał, to proszę zasubskrybuj mój kanał i koniecznie podziel się komentarzem. Będę bardzo wdzięczny za każdą informację zwrotną z Twojej strony. Więcej na temat błędów w coachingu znajdziesz w mojej książce Przewodnik na ścieżce coacha, czyli jakich błędów unikać w czasie sesji coachingu lub na moim blogu robertlezak.pl. Zapraszam serdecznie!